Dwa pierwsze odcinki tej miniserii o słodowaniu doczekały się osobnych odcinków. Co prawda 3-4-minutowych, ale tam generalnie było co pokazać, bo tam było dosyć sporo pracy. Można było złapać sporo ujęć. Natomiast dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, szósty i siódmy to w zasadzie bardzo dużo rzeczy powtarzało się. Chodzi o to, że ziarno zaczęło kiełkować, trzeba było dostarczyć mu nowego powietrza, trzeba było usunąć dwutlenek węgla, trzeba było zamieszać, żeby pozbawić trochę tego wydzielającego się ciepła. Więc w zasadzie jedyne co robiłem, to sprawdzałem, czy już kiełkuje, czy jest wystarczająca ilość wilgoci w tym ziarnie. No i mieszałem w tym pojemniku i mieszałem. Dzień piąty, proszę szanownego Państwa, i już widać takie kiełki. Są już liście, nie? Nie, jeszcze nie ma. Nie dolewałem w ogóle wody. No i okazuje się, że cały czas jest wilgoć jeszcze. Co prawda na zewnątrz zrobiło się cieplej, ale tutaj mam około 15 stopni, a na tym kiełkującym zbożu jest prawie 19, tak się nagrzewa, czyli około 4 stopni jest cieplej tutaj wewnątrz, w środku. Oczywiście są takie sposoby, gdzie ziarno wrzuca się po prostu do beczki, załącza się silniczek i ta beczka się kręci i w ten sposób to ziarno jest cały czas mieszane i jest usuwany dwutlenek węgla i jest dodawane powietrze i studzi się przez to mieszanie. Oczywiście trzeba też zwracać wtedy baczniejszą uwagę na tą ilość wilgoci. U mnie akurat ten problem nie występuje. Z reguły występuje problem z tym, że tej wilgoci jest trochę za dużo. Więc staram się nie przesadzać z tym pierwszym moczeniem ziarna. No ale już przełom 6 i 7 dnia, to zaczęło się suszenie tutaj. Pewnie też dlatego, że zapowiadali w prognozie pogody, że ma być mało słońca, dużo deszczu, więc byłoby wilgotno, byłaby niższa temperatura i to ziarno, które miałoby już później schnąć, zaprzestać kiełkować, zatrzymać enzymy, zatrzymać skrobie w środku, mogłoby spleśnieć. Dzień dobry szanownemu Państwu, w dzień siódmy. W sumie to już od dnia szóstego zacząłem suszenie tego ziarna. No i tak wierzyć prognozom pogody wszelakim. Miało padać i miało nie być słońca. No to tak to właśnie wygląda. Zachmurzone niebo tutaj. Ale nie ma tego złego. Zamiast suszyć w domu, w salonie, to teraz będę mógł sobie suszyć na tarasie. Znalazłem taką plandekę. Wcześniej suszyłem na takiej innej plandece, którą wykorzystałem i teraz musiałem szybciutko szukać. Okazało się, że jeszcze ma takie dziurki, odpowietrzniki, więc na szybko zakleiłem. Mam nadzieję, że nie będzie się tamtędy wysypywał ten słód. No ale w razie, gdyby zaczęło padać, gdyby zaczęło zacinać, no bo tutaj pod zadaszeniem to ten deszcz jakby nie straszny, ale gdyby zaczęło zacinać, no to zawsze mogę tą plandekę zwinąć no i wnieść sobie do salonu. Ale wcale mi na tym nie zależy. Wolałbym jednak, żeby to słoneczko dzisiaj pooperowało, żeby ten słód się wysuszył. I jeżeli się uda z pogodą, no to kilka najbliższych dni chciałbym, żeby ten słód spędził właśnie na dosuszaniu na tarasie. Dni i nocy oczywiście. Aż będzie taki chrupiący w zębach, czyli wyschnie. Nie będę oczywiście mierzył procentu wilgotności, tylko po prostu będę sprawdzał organoleptycznie, czy już jest suchy, czy nie. Dnia 6, dnia 7 rozpoczęło się suszenie ziarna. No i tak będzie trwało aż do momentu, kiedy będzie suche na tyle, żeby można było je prażyć. Ja określam to w ten sposób, że po prostu gryzę to ziarno. Jeżeli już jest skorupka twarda i w środku ten miąższ, ta skrobia nie poddaje się łatwo zębom, zjesz już to ziarno chrupiące, to wtedy nadaje się do tego ostatecznego zabiegu, jakim jest prażenie. Więc dzisiaj jest dzień 8, od kiedy nastawiłem to ziarno do słodowania i na szczęście ciągle jeszcze jest słońce, mimo tego, że trochę tam popadało od czasu do czasu. No ale ciągle to słońce jest i na całe szczęście nie widzę żadnych ognisk pleśni, nie widzę żadnych miejsc, gdzie jakieś ziarno mogłoby zczernieć, żeby mogło się zepsuć. Jednym słowem, słód się uda. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.